Nintendo Switch to kolejny produkt z serii pokochasz albo znienawidzisz. Serio, ciężko jest znaleźć produkt, który będzie wprowadzał aż tyle modyfikacji, a jednocześnie będzie go można nazwać starym, dobrym urządzeniem. W tym przypadku starym, dobrym Switchem. Zapraszam na pierwsze wrażenia ze styczności z nowym Switchem OLED. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nigdy nie byłem i chyba w dalszym ciągu nie do końca jestem wielkim fanem Nintendo. Nigdy z tą marką nie było mi po drodze. Wszystko to za sprawą sytuacji i w czasach, jakich żyłem. Na początku lat 90. owszem, mocno intensywnie grałem w spiraconego Mario na Pegasusie, ale poza Switchem nie miałem żadnej innej konsoli od Nintendo. Całą magią zostałem zarażony jakieś 3,5 roku temu przez mojego serdecznego przyjaciela Michała Pisarskiego, który w jakimś tam stopniu pośrednio czy bezpośrednio namówił mnie na zakup Switcha VI. No i przez ostatnie 3,5 roku użytkowałem Switcha pierwszej rewizji. Nie będę się o nim za bardzo rozpowiadać, bo o tym przygotowałem już jakieś 1,5 miesiąca temu dedykowany materiał, więc jeżeli ktoś chciałby obejrzeć moją opinię po długim, ponad 3-letnim użytkowaniu Switcha pierwszej rewizji, to gorąco zachęcam o kliknięcie sobie gdzieś tutaj w link i obejrzenie. Bodajże w 2019 roku Nintendo wprowadziło lekkie modyfikacje, jeżeli chodzi o Switcha. Wprowadziło trochę zmodyfikowany procesor Tegra X1, oraz poprawiono jasność ekranu. I poza tym był to stary, dobry Switch. I teraz cały ten materiał moglibyśmy podzielić dla osób, które korzystały z pierwszej rewizji ze znacznie słabszą baterią, to znaczy inaczej. Bateria była taka sama, ale procesor zmodyfikowany Tegra 1 wprowadzał zmiany na tyle, że bateria była w stanie wydłużyć czas pracy nawet dwukrotnie. I to było dla mnie spore zaskoczenie, tym bardziej teraz, kiedy kupiłem OLED-a i kiedy grałem w Diablo 2 Resurrected, po 2,5 godzinach mój pierwszy Switch praktycznie był cały rozładowany. Na ten moment po 5 godzinach jeszcze mam około 20% baterii. No i jest to przeogromny skok jakościowy, jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, tym bardziej uwzględniając ekran OLED, ale do wad i zalet zaraz przejdziemy. To na początek zalety, czyli zmiany, jakie nastąpiły względem dotychczasowych Switchów. Po pierwsze, no wiadomo, tutaj rzuca się w oczy przede wszystkim ekran. Zamiast 6,2-calowy ekran LCD mamy 7-calowy ekran OLED i wierzcie mi lub nie, ale robi to przeogromną robotę. I różnica pomiędzy Switchem dotychczasowym a Switchem OLED jest przeogromna. Ciężko mi to jednoznacznie pokazać na filmie, tym bardziej wszystko jest zależne od tego, na jakim typie ekranu oglądasz ten film, czy jest to OLED, czy jest to IPS LCD, czy jest to telewizor QLED, NeoLED i wiele innych. Naprawdę jasność w mocniejszym słońcu, kontrast, nasycenie kolorów, czy nawet kąty widzenia. Jest to ogromna różnica na plus względem OLED-a. Druga zmiana to lekko przeprojektowana konstrukcja. Oczywiście nie możemy tutaj mówić o kompletnie nowej bryle, natomiast są różnice, chociażby przycisk wybudzania, przyciski regulacji głośności, cała ta maskownica na górze, podstawka, która teraz po pierwsze jest aluminiowa, po drugie jest rozłożona na całość urządzenia. No i to, co w Switchu V1 oraz V2 było fatalne, teraz jest to rozwiązane moim zdaniem bardzo dobrze, no i nic nie stoi na przeszkodzie, aby można było postawić stabilnie Switcha i grać na Joy-Conach we dwójkę gdzieś tam w podróży. Kolejny element to poprawione głośniki. Czy ja odczuwam różnicę? Owszem, delikatna różnica jest, natomiast ja bym się na tym za bardzo nie skupiał. Nie wiem, jak wy gracie na Switchu, ale ja 99,9% grania uskuteczniam na słuchawkach. Tym bardziej od momentu, kiedy niedawno Nintendo wprowadziło aktualizację, gdzie dzięki Bogu mamy możliwość podłączenia słuchawek bezprzewodowych poprzez Bluetooth. Na ten moment różnice są, choć tak jak mówię, ja za bardzo bym się na tym nie skupiał, bo mając 1,5-miesięczne dziecko w domu ciężko jest grać na głośnikach wbudowanych w Switchu, więc są różnice, ale nie są to różnice, dla których uważam, że warto byłoby zastanawiać się nad wymianą swojego dotychczasowego Switcha. Przedostatnia zmiana, jaka została wprowadzona do Nintendo, to zamiast 32 GB pamięci wbudowanej mamy 64 GB. Ja na ten moment mam w OLEDzie te wbudowane 64 GB oraz dodatkowo kartę pamięci 128 GB. Mam gdzieś zainstalowanych około 20 gier i w dalszym ciągu jeszcze jest około 60 GB w pustej przestrzeni dyskowej. Dla mnie jest to poziom zupełności wystarczający. Fajnie, że jakaś taka zmiana została wprowadzona, choć w dalszym ciągu, no nie oszukujmy się, 64 GB w urządzeniu za 1700 zł to wcale nie jest nie wiadomo jak dużo. No i ostatnia różnica i mam wrażenie, że tutaj jest ta największa burza, która siłą rzeczy została rozpoczęta w momencie przedstawienia nowego OLED-a, a nie Switcha Pro. Nowy dock, który został przeprojektowany pod względem wizualnym, zostało dodane złącze LAN. I cóż, w dalszym ciągu wygląda tanio, tandetnie, wykonane jest dla mnie ze słabej jakości plastików, ale wiele osób oczekiwało nowego Switcha Pro, który chociażby w momencie zadokowania będzie mógł wspierać się dodatkowym zasilaniem oraz nie wiem, może wbudowaną jeszcze osobną kartą graficzną albo jakimś dodatkowym procesorem, który mógłby podczas odtwarzania Switcha na telewizorze wykrzesać z urządzenia większą moc. Niestety czegoś takiego nie mamy i mam wrażenie, że to jest największy problem nowego Switcha OLED. Brak większej wydajności. Zauważmy proszę, że jest to praktycznie, no lekko zmodyfikowany, ale jest to praktycznie ten sam procesor, który został wydany w 2017 roku w Switchu, czyli 4-letni procesor, który już w momencie wyjścia na rynek w 2017 nie był jakimś demonem szybkości. I ja jestem w stanie absolutnie zrozumieć wszystkich krytyków, którzy krytykują OLEDa w związku z brakiem zmian pod względem wydajności. Bo gdyby te zmiany zostały zawarte w doku, poprzez zadokowanie moc zostałaby zwiększona, wówczas mam wrażenie, że nie byłoby żadnego problemu. A tak, jeżeli grasz głównie na telewizorze, a Switch jest twoją główną konsolą, myślę, że Switch OLED nie będzie dla ciebie najlepszym rozwiązaniem, bo po pierwsze, kompletnie nie odczujesz różnicy w związku z OLEDem, no bo siłą rzeczy Switch i tak jest zadokowany, więc obraz i tak jest wyświetlany na ekranie telewizora, a ten jaki jest, to już jest zależne od tego, z jakiego telewizora korzystasz, tak? Po drugie, głośniki, również z nich nie będziesz korzystać. No i po trzecie, bateria, która również nie jest brana pod uwagę w momencie zadokowania urządzenia. Podsumowując, a jednocześnie zaraz przechodząc do minusów tego urządzenia. Powiem wprost, jeżeli w głównej mierze grasz na telewizorze, a Switch jest jedną z swoich głównych konsol do grania, moim zdaniem przesiadka na nowego Switcha OLED nie ma totalnie najmniejszego sensu i znaczenia. No chyba, że jednak, tak jak ja, w stanowczej większości, żeby nie powiedzieć w 100% grasz w trybie handheldowym, no to wówczas te różnice stają się odczuwalne. No dobrze, to co z perspektywy kilku dni użytkowania nie odpowiada mi w tym urządzeniu? Po pierwsze, tak jak już wspominałem, to stary, dobry Switch. Z jednej strony dobry, z drugiej strony niedobry jak na rok 2021. No mimo wszystko oczekiwałoby się tego wzrostu wydajności. Na ten moment niestety w OLEDzie tego nie doświadczymy. Nie doświadczymy też dedykowanych odpowiednich gier, które są przygotowywane z myślą na OLEDa, no bo co tutaj programować? Wszystko jest dokładnie takie samo jak we wcześniejszych modelach V1 czy V2. Po drugie, ja jakichś wielkich zmian nie widzę, a przynajmniej nie widzę po paru dniach użytkowania, być może po pół roku, po rok to się zmieni. Jak dobrze wiecie, ja w swoim Switchu V1 chyba dwukrotnie już zmieniałem Joy-Cony. Nintendo chwali się, że Joy-Cony zostały ulepszone, poprawione. Ja jeszcze ich nie rozbierałem, natomiast na ten moment, w momencie korzystania z nowych białych Joy-Conów, nie odczuwam totalnie żadnych różnic pomiędzy nowym Switchem OLED a dotychczasowymi rewizjami pierwszą oraz drugą. Trzecie, tak jak już wspominałem, to w dalszym ciągu mam wrażenie, że bardzo słabej jakości tandeta, wykonana z marnej jakości plastiku i równie dobrze moglibyśmy podłączać Switcha pod odpowiednią przejściówkę poprzez USB-C, które z jednej strony prowadziłoby zasilanie do gniazdka zasilania, a drugie do telewizora poprzez HDMI. Trzecie, ostatnie, najważniejsze, o których już wspominałem, jeżeli grasz w doku, to Switch OLED nie ma dla ciebie najmniejszego sensu, najmniejszego znaczenia. Zaznaczę też, moi drodzy, że pewnie na przebitkach widzicie, że ten ekran w Switchu OLED jest trochę wypuklony. Wszystko to za sprawą nie samego Switcha, rzecz jasna, a za sprawą, że dokupiłem jakieś tam taniej jakości szkło, które bezpośrednio założyłem na Switcha. Ja na swoim V1 od 3 lat też mam założoną folię. No, ja nie dbam za bardzo o Switche, więc wiem dobrze, że jak przygotuję materiał za 2-3 lata o użytkowaniu Switcha OLED, to wiem, że on będzie wyglądać, mam wrażenie, że jeszcze gorzej niż Switch w pierwszej rewizji. Zatem powracając do pierwszych słów wypowiedzianych w materiale. Mimo ogromnych zmian, zmian widocznych, odczuwalnych na pierwszy rzut oka, tak w dalszym ciągu jest to ten sam, stary, dobry Switch z tymi samymi, bardzo dobrymi grami ekskluzywnymi od Nintendo, choć w lekko zmienionej cenie. Na ten moment Switch rewizji drugiej kosztuje chyba coś około 1300 zł. Switch OLED to 1699 zł oficjalnie. Choć ja już dobrze w sieci widziałem, że Allegrowi biznesmeni są w stanie wystawiać Switche za 2500 zł, no ale produkt jest warty tyle, ile ludzie są w stanie za niego zapłacić. Krótko, jeżeli posiadasz Switcha drugiej rewizji, grasz dużo w doku i nie potrzebujesz lepszego ekranu, to nie spiesz się z zakupem. Jeżeli jednak masz model pierwszy z odczuwalnie słabszą baterią lub zależy ci na sporym skoku w ekranie, a nie grasz w doku, a przede wszystkim w trybie handheldowym, myślę, że OLED, nawet nie myślę, a jestem pewny, że będzie dla Was świetnym rozwiązaniem. Siłą rzeczy największe kontrowersje w całej tej sytuacji i tak wzbudza niezmieniony procesor. Mało który producent pozwoliłby sobie na taki ruch, ale to Nintendo, wiedzą na co mogą sobie pozwolić, a jak się okazuje, odwagi mają więcej niż Apple ze swoimi iPhone'ami. No bo wyobraźcie sobie, że Apple po 4 latach od wydania iPhone'a X, po 4 latach wydaje iPhone'a X 4 lata później, z lekko przeprojektowanym wyglądem, z nowym ekranem, ale z tym samym procesorem. I sami zastanówcie się, czy w takiej sytuacji jakiegokolwiek innego producenta telefonów komórkowych chwalilibyście, czy negowalibyście? Mówiąc w paru zdaniach, Nintendo Switch to świetny produkt. Produkt, który wprowadza wiele zmian, natomiast w dalszym ciągu ubolewam, że nie mamy tutaj zmian i modyfikacji samego procesora. Ta wydajność mogłaby być wyższa, ale z drugiej strony, czy ktokolwiek z nas kiedykolwiek kupił Nintendo dla wydajności? I z tym pytaniem Was zostawię. Moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. My widzimy się po weekendzie w kolejnych filmach. Pozdrawiam serdecznie. See ya.